Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Phil, przed wami kolejna talia z Gwinta, tym razem krabopająki. Małe, poczciwe trutnie, które robią niesamowite tempo i niesamowite punkty. Dlaczego? To zobaczycie w grach, a w jaki sposób? Oj, to już inna historia. Za sprawą naszego dowódcy, za sprawą Yennefer oraz olbrzymiego krabopająka jesteśmy w stanie zrobić bardzo wysokie tempo i potencjałem tej talii jest paradoksalnie wygrywanie na 2-0. To jest talia, która po wygraniu rundy pierwszej niejednokrotnie na równych kartach jest w stanie zdominować rywala w rundzie drugiej, eliminując go do samego końca. Jak chodzi o mocne strony, mamy tutaj masę removali, mamy Sirocco, mamy zakazany rytuał, mamy pasożyta i mamy Doregaraja na wypadek, gdyby rywal miał silnik, którego byśmy chcieli się pozbyć, który na przykład byśmy chcieli zablokować. Mamy kilka kart organicznych, to są nasze karty, które wyciągamy chociażby dzięki karcie, która nazywa się Szepciucha, oraz mamy tutaj Chimery, które na adrenalinie 4 konsumują trutnie oraz wzmacniają wszystkie jednostki takowe, takie same jednostki w rzędzie, co czyni Chimerę zabójczą istotą, zabójczą bestią, mutantem, który dzięki swojej umiejętności pasywnej robi niesłychane tempo w połączeniu właśnie z naszą umiejętnością dowódcy oraz faktem, że mamy bardzo dużo kart dających nam możliwość zapychania naszego stołu. Mamy wiewiórkę jako odpowiedź na karty echa, mamy jajo Endriagi w akompaniamencie Endriagi Wojownika, żeby stworzyć sobie kolejne trutnie, gniazdo krabopająków, no podstawa swarmu, tak samo spontaniczna ewolucja, niesamowite tempo. Chimera, tak jak wspomniałem wcześniej, karta, dzięki której mamy możliwość wzmocnić nasze trutnie i zresztą z tą kartą czekamy do adrenaliny 4. Maxi van de Kar, jednostka pozwalająca nam podejrzeć karty, ewentualnie je przytasować. Kościany talizman, karta, dzięki której mamy możliwość wzmocnić nasz cały stół. Wyobrażacie sobie 18 punktów za 7 punktów prowizji? Bo ja nie. A tak właśnie działa kościany talizman w najlepszym możliwym wariancie. Oczywiście nie zawsze zdarza się tak, że jest aż tyle jednostek na stole, jednak kościany talizman i tak zazwyczaj zwraca się, jak chodzi o punkt. Opętane dao, zapomniany konstrukt. Tak, to jest bardzo zapomniany konstrukt, którego używamy do przesuwania wrogich jednostek, na przykład jeżeli są jakieś drakary, obijające elfy, czy też skeligisty, ci strzelcy z rzędu dalekiego, to po prostu bez najmniejszego problemu odsuwamy tą jednostkę, gwarantując naszym potworom bezpieczny byt, bo o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Krabopająk, jeden z ważniejszych insektoidów, wzmacniający trutnie, dodatkowo tworzący je. W sytuacji, jeśli mamy tam tych 5-6 trutni na stole, bardzo wysokie tempo. Zakazany rytuał, no ten removal. Co ciekawe, to jest removal, który jest w stanie przezwyciężyć jednostki, które chowają się za defenderem, więc jest to wspaniała karta, chociażby w starciach z jakimiś Kolgrimami, Aglais, Smokożółwiami, czy też innymi silnikami, które robią bardzo wysokie punkty, a ponadto znajdują się za osłoną. Oczywiście na osłonę również mamy odpowiedź w formie Sirocco, Krwawa Klątwa. To jest ciekawa karta organiczna, która raz, że daje nam 6 punktów od razu na stół, to dodatkowo nakłada efekt krwawienia na 5 tur w rzędzie rywala, więc jeżeli decydujemy się na długą rundę, jesteśmy w stanie dzięki tej krwawej klątwie wygrać. Tris Telekineza, to jest ciekawe, że tutaj ta czarodziejka się pojawiła, jednak pojawiła się ona tutaj nie bez powodu. Tris Telekineza ma za zadanie wyciągnąć jedną z brązowych kart specjalnych z talii początkowej. Uwaga, karta może być albo z naszej talii, albo z talii rywala. W sytuacji, jeżeli są to karty z naszej talii, no to oczywiście celujemy albo w kościany talizman, albo w spontaniczną ewolucję, chyba że gniazdo krabopająków. W ogólnym rozrachunku, jeżeli mamy jednostki na stole, szukamy kościanego talizmanu, jeżeli nie mamy nic, no to właśnie szukamy czegoś do zesłormowania. Oneiromancja, karta specjalna, zaklęcie, dzięki któremu możemy dobrać to, czego żywnie potrzebujemy. Jako kartę z przewagi wybrałem akurat magiczną lampę, z tego tytułu, że czasami zdarzają się sytuacje, w której nie mamy za bardzo jednostek do zagrywania, a taka taktyczna 5-punktowa jednostka na stole
zawsze może być jakimś ciekawym rozpoczęciem w pojedynku. Na co trzeba uważać? Trzeba uważać na archetypy, które obijają nasze jednostki, które niszczą nasze silniki. Czyli jeżeli gramy na jakiś skaligijski sztorm, no to wiadomo, że te trutnie będą ginęły. Jeżeli gramy na przykład na nilfgaardzkich żołnierzy, czy też na magów, no to pamiętamy, że trutnie dwupunktowe są doskonałym targetem, który szybko zostanie zniszczonym. No właśnie, ogólnie to jest bardzo skomplikowane, ponieważ jeżeli będziecie grali na Nilfgaard, musicie pamiętać o jednej rzeczy. Yennefer tak jak może wzmocnić cały stół, tak może również go zniszczyć. A skoro Nilfgaard ma kartę, która nazywa się Coup de Grâce, to jest broń obusieczna, więc jeżeli chcecie zagrywać Yennefer, to czekacie, aż to Coup de Grâce będzie zagrane. W innym wypadku nie ryzykujecie. A no, oczywiście jest też chociażby magiczny wstrząs, który tę kartę może zabrać, może nam to wszystko skomplikować, jak chodzi o sytuację. Ogólnie talia bardzo przyjemna, znana fanom Gwinta już od kilku sezonów, jednak ostatnimi czasy troszkę zapomniana. Pojawia się jeszcze wersja z Dol Duloc, z kartą lokalizacji, jednak ja zdecydowałem się, że ten opętany Dao to taki klasyczek, który jest miłym wspomnieniem, jak chodzi o nostalgię tej karty, a dodatkowo gdzieś właśnie, tak jak wspominałem wcześniej o tych kartach rzędowych, które gdzieś tam obijają jednostki, gwarantuje nam bezpieczeństwo, chociaż na chwilę. Co ciekawe, talia właśnie, bo powiedziałem o ryzyku, które wynika z grania tą talią, ale również szanse. Tak jak powiedziałem dosłownie na samym początku, talia jest złożona właśnie w taki sposób, że jesteśmy w stanie wygrać na 2-0. Nawet jeżeli runda pierwsza będzie dosłownie 10-kartowa, to w rundzie drugiej jesteśmy w stanie wygrać na 3 kartach. A w jaki sposób? No to tu właśnie się kłania nasz dowódca, spontaniczna ewolucja, Yennefer, czy też chociażby te kościane talizmany, bo rzadko kiedy rywale są w stanie utrzymać się na tak wysokim tempie, i wymagają masy poświęceń. Talia bardzo, ale to bardzo przyjemna, bardzo wyważona, jednak no ma pewne problemy, jednak czy ja bym się nim przejmował? Wydaje mi się, że nie, ponieważ frajda z rozgrywki jest na tyle duża, a zagrania oraz punkty są na tyle interesujące, że wiele osób z gwintowego świata na pewno się tą talią zainteresuje, więc zapraszam Was do oglądania. No i powodzenia na gwintowym szlaku. Gramy na transbitewne, gramy na grzybki. W porządku. Jestem ciekaw, czym rywal nas zaskoczy. Czy to będzie wersja z pogodą, czy to też będzie jakiś taki klasyczek, który już nieraz się w gwincie pojawiał. Nie mam możliwości zjedzenia, ale mogę... O! Super, to mi się podoba, to wyszło całkiem dobrze, jednak wolałbym, gdyby rywal zaczynał. Zresztą już nieraz widzieliście, że ta talia jest przepotężna, jeśli to właśnie rywal zaczyna. Zagramy Maxi van de Kar, a wygląd w talię, ojojoj. No dobra, to... Krabopająk jest o neiromancja do doboru. To w porządku, to w porządku, to jest w miarę bezpieczne. Paradoksalnie jest to dla mnie o tyle dobre, że będę miał możliwość wyczarowania rzeczy. Deran, zadaj tej karcie obrażenia i przy okazji przenieś kartę na cmentarz. I zdecydował się na odrzucenie kruczej. A to tylko i wyłącznie po to, żeby móc następnie sobie tutaj z tej kruczej zrobić użytek. Jak chodzi o punkty, zagrajmy magiczną lampę. 4 do 16 i teraz jeśli rywal zagra kartę alchemii, no to bez jakichkolwiek przeszkód będzie w stanie zrobić punkty. Ja mam zakazany rytuał, którego nie ruszam, bo tutaj w głębi serduszka trzymam kciuki, że może pojawić się smokorzów. A jeśli smokorzów się pojawi, no to najpewniej domyślacie się, że jest to doskonała odpowiedź na smokorzówie. Och, jeszcze to, że rywal rozbija mi jednopunktowe jednostki. Wspaniała wiadomość. Nałóżmy krwawienie, krwawy księżyc, mile widziany, pobijający jednostki. Czy on może grać druidów, którzy leczą? Chyba nie, chyba to jest
zbyt odległa karta. To jest tak rzadko używana karta, że raczej nie ma szans, żeby miała ona zaliczyć tutaj swój debiut. Zamaszysty cios. Na spokojnie. Na spokojnie. To jest w ogóle niesamowite, że w tej talii tak dużo robimy brązowymi kartami. Co zresztą widać, że ja wyrzucam same brązowe karty, a dzięki nim mamy 13 punktów różnicy. No ja wiem, zagrałem Krwawy Księżyc, zagrałem Maxi van de Kar, jednak w ogólnym rozrachunku wypada to całkiem dobrze. Rywal zagrywa mówcę. Mówcę klanu Kruka. 11 punktów różnicy. Zagramy jajo. Żeby jak najmniejszym kosztem móc to zmaksymalizować, bo ja też nie chcę wyrzucać moich kościennych talizmanów, ponieważ one mogą być znaczące w rundzie następnej. O proszę. Proszę, proszę, proszę. Co my tutaj mamy? Szczerze? Widząc takie wzmocnienie koral, ja już nie czekam. Ja już rzucam kościenny talizman. Chcę wejść na bezpieczny pułap. Te 20 punktów jest w miarę bezpieczne. Tylko rywal cały czas może zrobić tyle punktów jednym zagraniem. To też muszę pamiętać. Zakazany rytuał bezpiecznie czeka na swoją kolej. No i ja bym chciał, żeby rywal odpuścił. Tutaj traci 2 punkty. 2 punkty i jeszcze Krwawy Księżyc, który no w głębi serduszka liczę, że nałoży stack na koral. Jeśli tak będzie, to byłoby wspaniale. Jednak nie na wszystko można się nastawiać. Zobaczmy. Przymierze stali zagrane. Ale żebyś grał przymierze stali? Tak szybko? No chyba, że to jest bait. Bo tak też może być. Tak też może być, że rywal gdzieś tutaj... O! Że gdzieś tutaj prowokuje, kusi. Tylko nawet jeśli zagra smoko żółwia, to... No nie ugra tego. A ja nie wiem, jak bardzo mu zależy na rundzie pierwszej. Wiem, że jeżeli będzie wyznaczał tempo, to w tym pojedynku może być bardzo trudno. 25 punktów to też jest dosyć trudne dla rywala. Jeśli zagra... Właśnie, gdyby zagrał smoko żółwia z dowódcą... Ciekawostka. Strasznie dziwne, że zdecydował się właśnie na takie zagranie, że niby zagrał to przymierze stali, ale jednak odpuścił. To też może być sugestia na to, że ma uzdrowienie, więc ta karta aż tak dużego znaczenia dla niego nie ma. Pętany da onej romancja, czyli to jest to, co chciałem. To jest to, co chciałem, jest Sirocco. I szczerze? Ja nawet nie wiem, czy ja bym nie chciał tego rozegrać teraz. Mam możliwość obstawienia całego stołu. Zrobię tak, zagram szepciuchę. Stworzę 4-4. Dobra, spontaniczna ewolucja. Natrutnia. Zapychamy cały bliski rząd w następnej turze rojem krabopająków, następnie onej romancją wyciągamy Yennefer, blokujemy cały bliski rząd. Chyba że rywal zagra scenariusz, wtedy mogę pozwolić sobie na zagranie Sirocco, gdyby coś takiego miało miejsce. Tutaj Skaldzik odrzuci dobrą kartę, najsik. No to taktycznie już wyrzucamy wszystko. Zagrywamy onej romancję i zagrywamy Yennefer na rząd daleki. Robimy sobie 24 punkty różnicy. Skromne, bo skromne, ale własne. 24 punkty różnicy. Następnie polecimy z Triss, z Pasożytem, z Chimerą mogę poczekać. No i na sam koniec zakazany rytuał, jeśli rywal zdecyduje się użyć transu bitewnego, a liczę, że zdecyduje się, ponieważ jest w olbrzymich tarapatach. Przynajmniej tak mi się wydaje, że gdybym ja widział tak znaczącą różnicę punktową, no to jednak gdzieś bym się na dowódcę decydował.
Tyris? Oj, spontaniczna ewolucja. Przeciętnie. Przeciętnie, przeciętnie. Mhm. 4. Dobrze, zagrajmy sobie w ten sposób. 49 do 23. To może być taka informacja, że ja jeszcze będę chciał wzmocnić cały stół. Ojej, gdyby to był kościany talizman. Jakie to byłoby piękne. Ale dzięki temu trutniowi mamy oczywiście target na chimerę. Więc to również wspaniała wiadomość, wspaniała informacja. A rywal cały czas musi czekać. Rozbiję mu Skalda. Gdybyście pytali dlaczego, jest to uwarunkowane tym, że jeżeli chimerą zjem jednostkę jednopunktową, to narażę się na to, że o, już się na nic nie narażę. Nic, a nic się nie narażę. Chimera. Zjemy sobie trutnia. 63. No i dawaj, no skuś się, wiem, że chcesz. Wiem, że chcesz skusić się na wzmocnienie smokożółwia. Chcesz mnie zdominować w tej rundzie, chcesz pokazać punkty. Oj, 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 oj. Zakazany rytuał. 26 do 63, ale to jest to, o czym wam mówiłem. Smokożów w tym pojedynku, determinant, na który jest zakazany rytuał, więc szczerze, tą talią możliwe, że nawet dobije do pro. Mahakamska kuźnia. Niech i tak będzie Ndriaga Wojownik. Do wyrzucenia. Dwie spontaniczne ewolucje brzmią całkiem dobrze. Brzmią całkiem dobrze. Ndriaga, jeszcze jedna do odrzucenia. Jest Yennefer, więc rundę pierwszą mogę rozegrać bardzo agresywnie, bardzo szybko, robiąc bardzo, ale to bardzo ładne punkty, więc już nie mogę się doczekać na rozpoczęcie ze strony rywala. Następnie bardzo szybko zeswarmujemy nasz stół i sprawdzimy, czy krasnoludy będą na tyle odważne, żeby móc stawić opór. Krasnoludzki wóz bojowy, spokojne rozpoczęcie, chyba troszkę nawet zbyt spokojne wydawać by się mogło. Ja postaram się zagrać odważnie, ponieważ ja mam swój cały plan do gry. Mam również jednostki, którymi chciałbym zagrywać, co oznacza jedno. Rywal będzie korzystał ze swojego czasu, a ja wręcz przeciwnie, co zresztą widzicie po pierwszym zagraniu. Zresztą, dobra, może nie będę aż taki hop do przodu, bo to wszystko może się zdarzyć. Jednak na chwilę obecną zagramy sobie olbrzymiego krabopająka na rząd bliski, 17 do 10. Wszystko ładnie wyliczone, jedno miejsce wolne jeszcze jest. Następnie jeden tak, jeden tik do wódcy, zagrany na rząd daleki, spontaniczna ewolucja. No i cała runda pierwsza układa nam się jak po sznurku. W ogóle rzadko kiedy zdarza się, żeby chcieć zagrywać Yennefer w rundzie pierwszej. Jednak jeśli daje to możliwość wygrania na równych kartach, to dlaczego by tego nie zrobić? Pauli, przenieś jednostkę do drugiego rzędu. Przerzucisz swoją jednostkę czy moją? Oj, bardzo zła decyzja. Najgorsza z decyzji, jakie mogłeś zrobić. Więc gramy dalej. Przy okazji mojemu rywalowi mógłbym podziękować za to, co zrobił, bo gdyby nie on, musiałbym używać dowódcy, a tak stało się, jak się stało. 18 do 25. To jest w ogóle, to jest zawsze ciekawe w tej talii, że ona potrafi robić tak ładne punkty, wzmocnić go jeszcze pięknie. Bardzo ładnie. No to był Gabor, Gabora nie ma. Wytrzymałość. Ogólnie wariant Skojatel, jak chodzi o krasnoludy, jest dość, jakby to ładnie ubrać w słowa, jest dość przewidywalny. W sensie w tym wariancie nie ma kart, które mogą nas zaskoczyć. 25 do 25. Jeśli zagram spontaniczną ewolucję, stwórz w rzędzie bliskim. No prawie. Prawie. 25 do 33. Chimera, ja wiem, to jest w ogóle bardzo wysokie tempo tej gry, gdzie zazwyczaj przyzwyczaiłem was do tego, że gramy spokojnie, wyważenie. Jednak ja chcę zobaczyć, czy przy okazji, raz, że zobaczyć, a dwa, że chciałbym wam pokazać,
jak ta talia działa właśnie w sytuacji, w której gramy bardzo szybko, żebyście zobaczyli też, że cały plan rozgrywki nie jest aż taki skomplikowany, jakby się mogło wydawać. 12 punktów różnicy, straż mahakamska przez rywala zagrana. To co? Kościany talizman. 19 punktów do zrobienia. No i skojatel w tarapatach, w bardzo dużych tarapatach. Akurat to, że gramy na pasywną talię, jest dla mnie doskonałą wiadomością. 54. Mógłbym zagrać o niej romancję. Albo zagram opętanego Dao. Dlaczego by nie? Przerzucimy Figisa na bliski rząd. 14 punktów różnicy. Opętane Dao już lepszej rundy dla siebie nie znajdzie. A potencjalne wzmacnianie rzędu przez rywala jest oczywiście możliwe. Geralt Irden. Wow. Okej. Yennefer. 81 do 76. Rywal pozbył się chyba mojej jednej z największych kontr, największego katarzis, jakie mogłem mieć. Briverhog zagrany. 80-90 punktów. Oneiromancja. No i zakazany rytuał. Dziękuję. Równe karty, runda pierwsza wygrana. Ofiarna po obu ze stron. Rywal wyrzucił w sumie wszystko, czego mogłem się obawiać. Doceniam, że tak długo trzymał Briverhoga. To trzeba oddać, że liczył do samego końca, że wygra tę rundę. Jednak no właśnie w tej sytuacji chyba troszkę zabrakło. Szybciucha, kościany talizman. Mahakamska kuźnia. Zastanówmy się, co mi da najwięcej punktów. Szczerze? Szczerze, patrzcie na to. Raz i dwa. Zagrywamy szybciuchę. Zagrywamy gniazdo krabopająków. 0 do 9. Na sam początek szybko zesurmujemy sobie jednostki. W kolejności zagramy Teris telekinezę, licząc, że dobierzemy kartę, której potrzebuje. Rywal zagrywa mahakamskiego trapera. Ogólnie krasnoludy nie mają aż tak dużego tempa, jakie mogłyby sobie wyśnić, więc tutaj rywal, wydaje mi się, że może mieć kłopoty. Teris telekineza, rząd daleki i kościany talizman. Przy okazji tym samym wydaje mi się, że z przytupem wchodzimy do rangi pierwszej. 5 punktów do 28, 23 punkty do nadrobienia. Trochę dużo. Więc to jest miły akcent, że udaje się aż tak ładnie zagrywać te trutnie. Jak widzicie, cały czas swarmujący archetyp roju krabopająków jest w natarciu i może zdziałać cuda na rankedach. Tylko trzeba pamiętać o tym, że jest to wariant, który jak wygra rundę pierwszą, może też rundę krótką. Tak jak tutaj, 3 karty, 40 punktów. Niesamowite. GG. Walka ze Skellige z ojcobójczą furią. Czego można spodziewać się po tym wariancie? Wielu ciekawych zagrań? Tylko, zastanówmy się, czy ta ojcobójcza furia będzie w stanie przezwyciężyć te potężne trutnie, które w ilości hurtowej będą zapełniały stół. Tego przekonamy się i tego zresztą dowiemy się w przeciągu najbliższych kilku minut. Ja życzę mojemu rywalowi powodzenia. Pojawia się drakar bojowy. O, i ten drakar doskonale jeszcze został wzmocniony, więc ten opętany Dao w tym momencie robi wspaniałe punkty, ograniczając rywalowi niesamowite tempo, tym samym gwarantując nam, że skromne jednostki, które będą się pojawiały, będą w stanie walczyć z tymi machinami, z tymi korsarzami, czy też z wojownikami, w zależności pod co rywal będzie grał. Chociaż pojawienie się ojcobójczej furii zwiastuje. No właśnie, może to są kłopoty? Przekonajmy się. 2 punkty na chwilę obecną
różnicy. Ja mam możliwość, żeby rozegrać tę rundę jeszcze w sposób spokojny. Mamy gniazdo, narząd bliski, mamy spontaniczną ewolucję, co by podtrzymywać jeszcze te jednostki. Rywal zagrywa kwatermistrza szkoły niedźwiedzia. I to jest swego rodzaju sugestia. To jest sugestia mówiąca, słuchaj, ja tutaj gram pod Wiedźminów, więc raczej nie chciałbyś się ze mną mierzyć, a skoro tutaj są Wiedźmini, no to ja muszę pamiętać, że jest ktoś taki jak Gerd, jeśli dobrze pamiętam, ten Wiedźmin, który na adrenalinie uderza cały rząd przeciwległym, względem którego się pojawia, więc tutaj trzeba dosyć szybko zagrać chociażby olbrzymiego krabopająka. Hern Kaduch zagrane, adept szkoły niedźwiedzia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciekawostka. Zagranie adepta akurat w takim stylu. Okidoki. Oneiromancja. I zgodnie z tym, co zapowiedziałem, zagramy olbrzymiego krabopająka, co by tych punktów nadrobić, ale też się nie narobić. Ja nie chcę mieć pełnego tego rzędu, dlatego nie zużyłem jednego tiku dowódcy. Ponieważ w sytuacji, jeśli rywal zagrałby Gerda, bądź też inną jednostkę tego typu, ja bym chciał mieć zagwarantowane to, że ta jednostka pojawi się na stole, a dodatkowo będę mógł cały rząd wzmocnić, więc zobaczmy równe karty, no i rywal w tarapatach. Tutaj zostanie zagrać chociażby szybciuchę z krwawą klątwą na rząd daleki, ranić tutaj te dwie jednostki, tego drakara oraz adepta, z tą różnicą, że ten adept niestety, właśnie niestety albo niestety, będzie się cały czas leczył, więc to muszę mieć na uwadze, że to będzie takie błędne koło, które będzie niwelowało raz, że rywala punkty, a dwa, że będzie niwelowało to, co ja mogę wyciągnąć. Mentor szkoły niedźwiedzia. Wiedźmin? Troszkę słaby. Wiedźmin taki ewidentnie na odczepkę. To rywal zagrał właśnie, sugerując mi, wiesz co, ja już chyba nie chcę grać tej rundy, szkoda mi tych kart. Jak chcesz, to oczywiście ty coś zagraj, zrób presję, a ja będę coraz bliższy temu, żeby odpuścić. Tu widzimy zresztą, że no nie wróżę tutaj świetlanej przyszłości, jak chodzi o tych Wiedźminów. Może jeszcze rywal zaskoczy, może ma jakiś dodatkowy pomysł, jednak na chwilę obecną traci bardzo dużo i nie wiem, czy to zagranie mentora nie było zagraniem błędnym. 7 punktów do zrobienia. Oczywiście to krwawienie cały czas będzie tutaj jednostki obijało. A ja na spokojnie albo spontaniczną ewolucję, albo kościany talizman mogę sobie rozegrać. Chyba że zagramy Maxi van de Kar, zrobimy wgląd w talię, bo to również jest istotne. Zobaczymy, w jakiej kolejności mogę dobrać karty, dzięki czemu będę mógł się nastawić na przykład na oneiromancję. Doregaraj zagrany, blokada na opętanego Dao. Maxi van de Kar. Doregaraj, oj. Dobrze, Endriagę odrzucamy na sam spód talii. Masakra. Dlaczego Sirocco, Yennefer oraz Triss były tak daleko w talii? Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? No w ogóle ciekawe jest też to, że rywal próbował zejść na kartę do tyłu. Grać dalej. 37, 45, 45 do 36 pojawia się w Sinomdal, więc rywal traci swój carry over, który mógł mu zagwarantować zwycięstwo. Kościany talizman. Jak zagram w ten sposób, to rywal ma minus 5 punktów. Koniec tury. 37, czyli tutaj rywal straci jeszcze jeden punkt, więc on musi zagrywać. Ja nie chciałem tracić tutaj za bardzo dowódcy,
no bo szkoda. A cały czas mamy oczywiście nasz kościany talizman, spontaniczną ewolucję, której raczej nie uświadczymy w tej grze. Geralt Quen, Vesemir Mentor, i to jest doskonała wiadomość. Pojawienie się Vesemira Mentora paradoksalnie jest dla mnie doskonałą wiadomością. Zobaczcie, 50 do 38, kościany rytuał, 54 do 50 i cały czas równe karty. No właśnie, tylko zakazany rytuał... Zakazany rytuał niesie pewne ryzyko. Może zbić moją jednostkę. Czego bym nie chciał oczywiście. Mógłbym zagrać Endriagę Wojownika, zjeść Szybciuchę i opętanego Dao. Wiedźmin Szkoły Niedźwiedzia. A uderz w Dao. No nie uderzył w Dao, no co ja mogę poradzić? Uderzył w nie to, co miał. 4. Dobra, organiczna ewolucja. 57-58. No i tutaj rywal jeszcze musi coś dograć. Z tą różnicą, z tą zależnością, że ja już nie mam co zrobić. Chyba że zaryzykuję zakazanym rytuałem. Ale to jest dosłownie 50-50. Że się uda to zrobić. Więc przekonajmy się, co rywal zagra. O ile w ogóle coś zagra. Pojawił się Vesemir Lambert i Eskel. 65 do 58. Jeśli zagram zakazany rytuał i zabiorę mu jego ósemkę, no to będzie pięknie. Ale jeśli zabiorę swoją ósemkę, to przegram. Dobra. No tak. O, come on, jeszcze Eskel z ręki. Ja już nie mam czego tu zrobić. No dobrze. No to udało mu się przetrwać. W sumie właśnie, widząc, że się pojawił tylko Lambert i Vesemir, mogłem założyć, że będzie dogrywał to do końca. No. Mogłem, no ale połasiłem się, tak mówię. Ach. Do odważnych świat należy przecież. Przecież. Bo mógł oczywiście spasować. Chociaż zostawienie. Gdyby zostawił Eskela na ręce, to też by mu to nic nie dało. Więc podjąłem niepotrzebne ryzyko, które nie było niczym uwarunkowane. Ale z drugiej strony wygraliśmy rundę drugą, więc rozpoczynamy rundę trzecią, więc rozpoczniemy sobie gniazdem, całym dowódcą. No, Sirocco. Endriaga, pięknie. Pięknie. Och, Chimerka jeszcze się pojawia. Niesamowite, moi drodzy. Ile szczęścia w tym momencie pojawiło się na moim stole. 5 trutni. A następny, wiecie co będzie. Następny w kolejce jest umiejętność dowódcy, Chimera. Oczywiście po zagranej Yennefer. Więc ciśniemy tutaj Skellige do końca. Opancerzenie, zadaj wrogie 102 punkty obrażeń. To tutaj rywal traci 1 punkt obrażeń. A niestety ma dosyć zesłormowany stół. Dosyć. Zagrajmy Yennefer, wzmocnimy wszystko, 9 do 26. Następnie wleci Chimera, chyba że zagramy Tyris. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, okej, okay, dobrze policzyłem. Zagramy Oneiromancję w Tyris, spróbujemy dobrać spontaniczną ewolucję i poeksperymentować z punktami, chyba że pojawi się Arniolf, tak jak na załączonym obrazku, blokując mi rząd. Czy jesteś pewien, że to jest dobre zagranie, jeśli walczysz na swarmujące się deki? No ciekawe. Przekonajmy się. No oczywiście tutaj zagram Sirocco.
bo będzie ono dla mnie niezmiernie istotne w tym pojedynku. Jednak rywal troszkę się chyba przeliczył. Tak troszkę. Trzy jednostki, trzy karty na ręce, u mnie dwie karty na ręce, no i 17 punktów różnicy, więc paradoksalnie to ryzykowne zagranie w rundzie pierwszej mogło kosztować nas grę, aczkolwiek jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten pojedynek zwyciężyć. 17 punktów różnicy, pojawia się Leo. No i co ten Leo ma tu zrobić? Co ten biedny Leo ma tu zrobić? Zagram Chimerę, zjem Trutnia, wzmocnię sobie rząd. 33 do 50. No i tutaj, gdyby pojawiło się Irden, to wtedy byłbym wielce niepocieszony. No właśnie, bo taka opcja również istnieje. Załóżmy, że nie. Jeśli takowa opcja by się pojawiła, to byłoby słabo, jednak widzimy, że rywal musiał odpuścić, więc to już jest koniec tego materiału. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco z moją twórczością. Przy okazji zapraszam Cię na Twitcha, Instagram oraz Facebooka, gdybyś chciał śledzić moje poczynania w internecie. Do zobaczenia i do usłyszenia kolejnym razem. Hej, hej!